Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Panie Przemysławie, daje pan tego chleba dużo dzisiaj? No mam nadzieję, że sprzedamy więcej. No jest gorąco, wiadomo, że jest zastój. Ludzie po prostu chodzą, szukają więcej picia niż jedzenia na razie. No ale mam nadzieję, że wieczorem będziemy już sprzedawać dobrze. Świeżutki chleb, prosto z pieca, przygotowany według tradycyjnych metod, oczywiście pewnie podpatrzony gdzieś na wielkopolskiej wsi. Tutaj z panem Przemysławem dzisiaj jest oferowany na stoisku, który jest elementem naszego jarmarku, nadwiślańskie smaki. Panie Przemysławie, w czym tkwi tajemnica doskonałego chleba? Jakbym chciał powiedzieć, no to zdradziłbym tą tajemnicę i wszyscy by robili taki chleb. No ale to jest chleb mieszany, taki z mąk pszenno-żytnio-orkiszowych, na naturalnym zakwasie, troszeczkę wspomagany drożdżami, bo wiadomo, że nie możemy na wyrośnięcie tego chleba czekać 8 godzin, tylko no, robić w takich warunkach, jakie tutaj mamy. Ale chleb jest naprawdę przepyszny. Mąki mamy prosto z młyna, czyli są świeżo mielone, pełnowartościowe i to jest właśnie ta tajemnica cała tego chleba. I oczywiście tajemnica doskonałego chleba to są dłonie, które go wcześniej przygotują. Pan Przemysław prezentuje tymi rękoma. Przygotowywał ciasto tymi rękoma, wkładał to ciasto już wyrobione do pieca i tymi rękoma za chwileczkę będzie je wyjmował, serwując gośćmi naszego festiwalu Wisły 2020. Zapraszamy. Pan Przemysław Matuszyk zaprasza do swojego stoiska, gdzie prosto z pieca można nadobyć doskonały chleb. Zapraszamy.